Witajcie! Dzisiaj zrobię dla Was makijaż sylwestrowy fioletowo-złoty. Zapraszam do oglądania. Wiadomo, że całą noc będziemy się bawiły na balu, albo i nie. Te, które się będą bawiły, to muszą sobie wzmocnić swój makijaż. Dlatego nałożę bazę silikonową firmy Soraya. Akurat taką miałam i taką nakładam. To jest dowolne, jakiej bazy użyjecie. Ważne, abyście użyły, aby Wasz makijaż przetrwał razem z Wami do zakończenia imprezy. Bazę już mam nałożoną. Teraz nałożę rozświetlacz w kremie. Też w zasadzie to jest taka baza i nałożę ją dłońmi. Następnie nałożę podkład i tutaj uważajcie, aby nie miał on filtrów przeciwsłonecznych, czyli SPF, ponieważ jeżeli takowy nałożycie, to na zdjęciach będzie Wasza twarz wyglądała na taką tępą, bladą i niezdrową. Przepraszam Was, ale przerwało mi się nagranie. Musiałam je wznowić i w zasadzie nie wiem, w którym momencie skończyłam. Dlatego nałożyłam najpierw bazę, następnie rozświetlacz, podkład, korektor i na całą powiekę jaśniutki, neutralny cień. I teraz będę nakładała złoty cień, również w takim jasnym kolorze, na całą powiekę. I to będą takie dwie bazy, które posłużą mi do rozcierania cieni, a które jakby będą przebijały ten fioletowy kolor. Czyli te dwa cienie posłużą mi jako taka baza do rozcierania. I teraz, tak jak powiedziałam, makijaż będzie fioletowy. Zatem użyję takiej paletki kilku cieni, które będę ze sobą mieszała, oraz takiej paletki świątecznej. I z tej paletki użyję tego cienia. A Wy możecie użyć jakiekolwiek fioletowe cienie posiadacie. Na całą powiekę nałożę taki jasny fiolet. Powiedziałabym taki wrzosowy. Jeszcze troszkę. I tutaj zewnętrzny kącik płynę już z ciemniejszym fioletem. Coś się już zaczyna na powiece dziać. Zmieniam sobie pędzelek, ponieważ tamten pędzelek w ogóle nie wciera mi koloru. O, zupełnie inna zabawa. Teraz na środek powieki. Taki bardziej dominujący.
różowo-fioletowy kolor. I teraz ten ciemny, do załamania powieki i na sam zewnętrzny kącik. W zasadzie taki kolor, rzekłabym, biskupi. No nie, dzisiaj po prostu jest jakiś, nie wiem, szum. Nawet samoloty postanowiły dzisiaj buczeć bardziej niż zwykle. Fiolet zawsze mi się kojarzył z takim kolorem bardzo eleganckim i odważnym. I bardzo ładnie podkreśla brązowe oczy. O tym się już nieraz przekonałam. Także dla mnie jest idealny. No i teraz już tylko i wyłącznie budujemy sobie nasycenie tych kolorów. I wyciągamy powiekę w górę. Teraz takim grubym pędzlem jeszcze raz wszystko sobie dokładnie wymieszam na powiece, aby te kolory złączyły się ze sobą. Do wewnętrznego kącika nałożę taki puder. Ja już go kiedyś używałam. To jest bardzo ciekawa rzecz. Taki rozświetlający puder. O. Właśnie sobie rozświetliłam policzko. I na dolną powiekę również nałożę ten mocno najciemniejszy kolor. I teraz użyję takiej kredki w takim kolorze i zrobię sobie nią kreskę na górnej powiece i wyciągnę ją w górę.
i kreska na drugiej powiece. Mam jeszcze taki pigment z Essence. On jest taki bordowo-fioletowy. I jego delikatnie również nałożę sobie. Najpierw popracuję na dłoni. I następnie nałożę sobie go tuż nad kreską. To stworzy wrażenie jakby takiej podwójnej kreski. I teraz jeszcze dodam troszeczkę złota i będzie to takie ciemniejsze złoto half-baked z Naked 2 paletki. I tutaj przy ruchomej części powieki. Oczywiście nałożę sobie sztuczne rzęsy, ale to dopiero później. No, najpierw podkręcę rzęsy zalotką. Bardzo dokładnie wytuszuję. I również wytuszuję dolne rzęsy. Mam taką specjalną, malutką do tego celu szczoteczkę. Pudrowanie twarzy zostawiłam sobie na koniec, ponieważ byłam pewna, że coś na pewno mi się na twarzy posypie. I dopiero teraz ją zmatowię takim ciemniejszym pudrem o kilka tonów od mojej cery. I również to podziała jako bronzer. Nie zapominam również o szyi. Teraz róż. Użyję tutaj różu takiego dosyć ostrego. Bardzo mi się ten róż podoba. Jest idealny na karnawał. I na wszelkie wielkie wyjścia. I tutaj różu sobie dzisiaj nie oszczędzam, ponieważ będą ciemne usta, a jak są ciemne usta, to wszystko wygląda na wymyte na twarzy. Dlatego ten róż jest dzisiaj niezbędny. I jeszcze brwi. Brwi nie będę dzisiaj mega zaznaczała, ponieważ już samo oko jest mocno podkreślone. Wypełnię tylko brakujące włoski.
ale i tak chcę, aby brwi zostały naturalne. Nie będę korygowała ich budowy. Przeczyszę je dokładnie. I teraz czas na pomadkę. Tak jak mówiłam, będzie ciemna. Nakładam liner. I następnie pomadkę, ale nałożę ją pędzelkiem. I teraz jeszcze skoryguję kształt ust kredką. I ponieważ ten pigment jest w prawie identycznym kolorze, nałożę sobie go również na usta. Tutaj na środek. I tak prezentuje się mój makijaż sylwestrowy. Mam nadzieję, że Wam się podobał. Jeśli tak, łapka w górę. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Zapraszam do kolejnych filmików. Cześć! Udanej zabawy sylwestrowej. Bawcie się do białego rana.